Witamy Państwa bardzo serdecznie na tym dzisiejszym krótkim spotkaniu, aby przekazać dwie informacje dotyczącą dzisiejszej sesji Rady Miasta. Po pierwsze, został przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej problemów gospodarowania wodami w Nowym Sączu. Mam nadzieję, że ten projekt uchwały znajdzie się dzisiaj w porządku obrad i radni zagłosują za tym projektem uchwały, żeby pokazać, jak ważnym, istotnym problemem dla mieszkańców Nowego Sącza są cieki wodne. Szczególnie drożność tych cieków wodnych, które pokazują, że przy nagłych zmianach, nagłych opadach, niestety powodują one, i to nawet te najmniejsze cieki wodne, powodują podtopienia, zatopienia, powodują duże szkody, jeśli chodzi o mieszkańców Nowego Sącza. Projekt uchwały, który został przygotowany tutaj przez nas radnych, został wsparty bardzo mocno przez mieszkańców Nowego Sącza. Wraz z panią radną Iloną Orzeł spotykaliśmy się z mieszkańcami tych terenów, których szczególnie dotknęła w tym roku ta anomalia pogodowa. Rozmawialiśmy z mieszkańcami i powiedzieliśmy, że my jako radni mamy możliwość przygotowania takiego projektu uchwały, który problem cieków wodnych tworzy jako problem wspólnoty samorządowej, że mieszkańcy i my również radni rozumiemy, że jest to duży problem dla mieszkańców naszego miasta. Uchwała została przygotowana w oparciu o prawo wodne, o ustawę o prawie wodnym, która to w punkcie 12 daje możliwość Radzie Miasta, by na podstawie sprawozdania, które otrzymaliśmy co roku, takie sprawozdanie wpływa do Rady Miasta, ja przekazuję to sprawozdanie wszystkim radnym, którzy się mogą z nim zapoznać, i na podstawie tego sprawozdania Rada Miasta może przygotować i określić w drodze uchwały, która będzie aktem prawa miejscowego, istotne dla wspólnoty samorządowej problemy dotyczące właśnie gospodarowania wodami. Stąd też w oparciu o to, co daje nam prawo, taka uchwała została przygotowana. Mieszkańcy włączyli się tutaj, aby podkreślić, że dla nich jest to też istotna i ważna rola. Zbierali podpisy, aby taki projekt uchwały, i to z różnych osiedli. Spotykaliśmy się z panią radną, z różnymi osiedlami, z mieszkańcami różnych osiedli, którzy mówili, że po raz pierwszy, bo rzeczywiście taka uchwała miałaby miejsce po raz pierwszy w Nowym Sączu, że po raz pierwszy traktuje się ten problem nie jako problem podtopienia, tylko poszczególnych domostw i problemy poszczególnych mieszkańców, ale wychodzimy mówiąc, że jest to problem już, który dotyczy i tutaj jesteśmy razem wspólnie z mieszkańcami, żeby podkreślić, ważne cieki są, ważna jest drożność tych cieków wodnych dla mieszkańców Nowego Sącza, i mam nadzieję, że ten projekt uchwały zostanie przez Radę podjęty, aby pan prezydent mógł przekazać ten projekt uchwały do Wód Polskich jako akt prawa miejscowego. Ja jeszcze poproszę, bo tutaj razem te spotkania były z panią przewodniczącą, ale obiecałam jeszcze, że nadmienię, że również z mieszkańcami spotykali się radni pan Wojciech Piech, pan Janusz Kwiatkowski, pan Artur Czernecki. To są te tereny, które były i nie tylko, bo miałam głosy ze strony od pani radnej Teresy Cabały, właśnie od strony tych potoków, które są, i tych takich małych cieków wodnych, które one robią duże spustoszenie. Zresztą pamiętacie państwo, co się działo ostatnio, że nie mówimy tylko o dużych rzekach, ale właśnie o tych mniejszych ciekach wodnych. Ja tylko dodam, szanowni państwo, tak jak pani przewodnicząca powiedziała, że problem jest ogromny. Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców, w szczególności tych terenów, które ulegają często zalaniu. Ostatnie wydarzenia pokazały nam, jak bardzo trudny to jest czas dla mieszkańców, jakie straty, w szczególności materialne, ale też lęk o swoje na pewno życie, zdrowie, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, w jakim stopniu te cieki wodne, które nie są uregulowane, w jakim stopniu one będą przybierać, w jakim stopniu spowodują straty dla mieszkańców, czy u mieszkańców. W związku z tym stąd ta inicjatywa pani przewodniczącej, tak jak pani przewodnicząca wspomniała, po rozmowach z mieszkańcami, licznych rozmowach, bo tych spotkań było dosyć sporo,
Było też sporo negatywnych emocji, trzeba sobie powiedzieć, przy tych właśnie ostatnich wydarzeniach, kiedy te gwałtowne deszcze spowodowały zalanie gospodarstw, zalanie, można tak powiedzieć, to zalanie mieszkańców ich spowodowało straty materialne, więc tych spotkań było bardzo mnóstwo właśnie negatywnych emocji. To spowodowało, że trzeba było jakieś działania w tym kierunku podjąć. Miejmy nadzieję, że przyniesie to pożądany skutek i też ulży w jakiś sposób przede wszystkim mieszkańcom, gdyż to oni też właśnie poprzez podpisy, które zbierali, są inicjatorami tego projektu uchwały poprzez właśnie panią przewodniczącą, która ten projekt uchwały tutaj przygotowała. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej. I drugim takim, bo jesteśmy przed sesją, która będzie miała dzisiaj miejsce, drugim takim tematem, który chciałabym, aby w dzisiejszej sesji Rady Miasta znalazł się, to także poszerzenie o punkt dotyczący kanalizacji deszczowej. Będę chciała złożyć wniosek o rozszerzenie porządku obrad, aby zostały przedstawione informacje na temat obsługi kanalizacji deszczowej. Jak Państwo pamiętają, ten temat był takim tematem ostatnio tygodnia, dlatego że te przetargi, które miały miejsce, i to rzeczywiście było pięć przetargów nie rozstrzygniętych, dopiero szósty został rozstrzygnięty, ale szanowni Państwo, jeżeli my mamy 94 km kanalizacji deszczowej, to w tym momencie obsługa jest tylko 13 km. Więc co z resztą? Słyszałam wypowiedź pana zastępcy, pana prezydenta, pana Bochenka, który mówił, że są jakieś kilometry strategiczne. Powiem szczerze, szeroko otworzyłam oczy, co to znaczy kilometry strategiczne. Albo mamy kanalizację deszczową i ona powinna być należycie obsługiwana, tak żeby właśnie w takich trudnych sytuacjach, kiedy to następuje, była pewność, że ona jest drożna. Natomiast nie rozumiem, co to znaczy też, jak pan zastępca pana prezydenta mówił do mnie, że mam wskazywać i powinnam wskazywać studzienki, które będą obsługiwane, bo jak państwo wiedzą, jest 2300 studzienek kanalizacyjnych, które powinny być czyszczone regularnie, tak żeby później, gdy są mocniejsze opady i w tym momencie one mogą być drożne. One się mogą, wiadomo, że jeżeli są bardzo mocne, intensywne opady, one się mogą przytykać. Natomiast wtedy sprawdza się je na bieżąco. Natomiast w tym momencie ten przetarg, który był, to jest tylko 1030 studzienek, więc co zresztą? Chciałabym zapytać o separatory, bo jak Państwo wiedzą, kanalizacja deszczowa później uchodzi do separatorów, czyli to jest to ostatnie czyszczenie przed jak gdyby wpłynięciem tej wody do rzek. I mamy 5 separatorów na terenie Nowego Sącza. Też jak wygląda czyszczenie tych separatorów? Bo proszę Państwa, dostałam informację, że ktoś nie zgłaszał tutaj problemów, że mieszkańcy wcześniej nie zgłaszali problemów. To nie jest tak, że mieszkańcy wcześniej mają zgłaszać problemy. To ma być wszystko tak przygotowane, że jeżeli jest sytuacja trudna, jeżeli cokolwiek się dzieje, to wiemy, że miasto jest do tego przygotowane. Ja przypominam sobie ostatnie te mocne ulewy, które spowodowały liczne podtopienia i mieszkańcy na Facebooku umieszczali zdjęcia, jak sami czyścili kanalizację albo wzywali, prosili, że jest przytkana. Więc chcielibyśmy takie informacje uzyskać, dlaczego tak rozstrzygnięty przetarg, dlaczego tylko tyle kilometrów i dlaczego cena wzrosła aż od 500%. Bo przy pierwszym przetargu, gdyby został ten przetarg uznany i doszłoby do tutaj obsługi na 3 lata, to cena jednego kilometra na miesiąc, gdybyśmy to obliczyli w takiej formie, prawda, żeby zrobić jakiś przelicznik, bo to mówimy o jakimś przeliczniku, czyli gdyby zrobić tutaj przelicznik jeden kilometr na jeden miesiąc, no to wynosiła ponad 400 zł. Natomiast w ostatnim przetargu wychodzi na to, że ponad 2000, czyli to jest znacząca cena, którą płacą mieszkańcy Nowego Sącza za obsługę kanalizacji deszczowej. Czyli drugi temat. Mam nadzieję, że radni nie będą mieć nic przeciwko temu, żeby można było podczas sesji Rady Miasta zapytać o to pana prezydenta.
punkt dotyczący dyskusji, tak? I punkt, tak, punkt, tutaj jest informacja, ale także dyskusja. Dlaczego dyskusja? Dlatego, żeby radni mogli zabrać głos, bo jeżeli mamy tylko informację, no to jest to przekazanie tylko informacji, a jeżeli jest dyskusja, to można zadawać pytania, można dopytywać, jeżeli nie uzyskamy jakiejś odpowiedzi od osoby, która będzie odpowiadała. Wiemy z tego i z wypowiedzi medialnych, wiem, że pan prezydent nie chciał się do tego odnieść, powiedział, że tym zajmuje się jego zastępca, no więc chyba dzisiaj będziemy pytać o to pana Artura Bochenka. A co daje ta uchwała? Tak naprawdę ta intencyjność tej uchwały, bo tak stanowi prawo, że możemy wykorzystać tą ustawę o prawie wodnym i możemy taką uchwałę podpisać, pokazuje, że problem cieków wodnych, szczególnie tej drożności cieków wodnych, jest naprawdę istotnym dla naszego miasta. Jeżeli przekażemy taki projekt uchwały do Wód Polskich, to w tym momencie, proszę zwrócić uwagę, my przedstawiamy problem jako Rada Miasta, która reprezentuje mieszkańców Nowego Sącza. Pokazujemy, że ten problem jest, istnieje, on będzie istniał do momentu, kiedy naprawdę nie będą wdrożone konkretne, mocne działania. Myśmy tutaj wymieniali tę rzekę Łubinkę, dlatego że regulacja rzeki Łubinki jest naprawdę bardzo potrzebna z punktu widzenia mieszkańców naszego miasta. Natomiast projekt uchwały jest przygotowany w ten sposób, że pochylamy się, jak ważnym problemem są wszystkie cieki wodne. Proszę zwrócić uwagę, nie tak dawno spotykaliśmy się na Dąbrówce. Zazwyczaj te małe potoczki, prawda, te małe cieki wodne potrafią zrobić naprawdę dużo szkód dla mieszkańców. Więc chcieliśmy pokazać, że radni, którzy reprezentują mieszkańców, mówimy, że rozumiemy ten problem, pochylamy się nad tym problemem i chcemy z niego stworzyć taki wspólną sprawę, że to nie tylko potem dotyczy tych osób, które są zalane, bo jak Państwo na pewno relacjonowali z tych podtopień, które miały miejsce, ja zresztą, tak jak pani radna Ilona Orze, jak spotykała się tam z mieszkańcami, to wiemy, jak wyglądają poszczególne domy, jak były zalane. Myśmy z tymi mieszkańcami się spotykali, jak wyglądały ich posesje, widzieliśmy. A teraz tak naprawdę chcemy to przekazać i chcemy powiedzieć nawet tym mieszkańcom, którzy mówią tak, no mieszkam w takim miejscu, mnie być może nie zaleje, prawda? Ale żeby on też wiedział, że robimy to jako wspólnota, że ten problem traktujemy jako wspólnota i stąd taki projekt uchwały w granicach tego prawa, które nam daje taką możliwość. Ale czy w uchwale jest wskazanie tych miejsc, gdzie należy wykonać jak najszybciej obwałowania, jakieś groble? Czy to jest tylko taka kwestia, nie wiem, dokumentu, sygnału? Nie. To jest tak naprawdę, panie redaktorze, pokazanie problemu ogólnego dla naszego miasta. My nie możemy w tym momencie, bo spotykaliśmy się z mieszkańcami, nawet kilka dni temu rozmawialiśmy, gdzie mieszkańcy mówili o tym, że w tym miejscu powinny powstać wały. Patrzyłam na ten teren i mówię, że wydaje mi się, że trudno będzie postawić wały, dopóki nie będzie na przykład rzeka uregulowana. Bo jeżeli rzeka zabiera, jeżeli na przykład Potok Łubinka zabiera kolejne kawałki ziemi i zmienia swoje koryto, to tak naprawdę wybudowanie wałów w tym miejscu doprowadzi do tego, że za chwilę te wały będą częścią koryta. Dlatego nam jest trudno przedstawić, które to miejsca, bo jeżeli mówimy o Potoku Łubinka, to powiem Państwu tak, że sam Potok Łubinka ma 13 km od swojego źródła, chociażby do mostu i ronda świętego Jana Pawła. To jest 13 km. Gdy byliśmy z mieszkańcami, gdy były te znaczne ulewy i patrzyliśmy na podniesienie się poziomu rzeki, to w tym momencie trudno jest powiedzieć, czy wylanie w tym miejscu to jest kwestia tylko wałów w tym miejscu, czy to jest być może na przykład konary drzew, które spływały, bo patrzyliśmy, które zatrzymywały się na przykład pod mostem i one robiły jak gdyby naturalną blokadę do tego, że poziom wody się poszerzał. Dlatego popatrzmy na ten problem całościowo. Nie narzucaliśmy tutaj, że na odcinku takim i takim. Natomiast w sprawozdaniu, prawda, w sprawozdaniu mamy wymienione, jakie działania podejmowały Wody Polskie na poszczególnych odcinkach i oni wymieniają co roku takie działania, które podejmują. Natomiast jak widzieliśmy, co się dzieje z tym korytem Łubinki, jak ono, no to siła wody, szanowni Państwo, siła wody, która jest, więc nie ma tutaj wymienionego, co należy zrobić. Ja myślę, że tutaj w kompetencjach to jest Wód Polskich. Uchwała ma jak gdyby zobligować, tak? Wody Polskie do tego, aby przygotować jakiś plan, tak? Co zrobić, żeby
nie zalewało więcej mieszkańców. Jakie działania powinni, jak powinni się skupić na tym, że te działania, które one podejmują, być może nie są wystarczające do tego, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, mieszkający niedaleko tych cieków wodnych, o których teraz mówimy. Natomiast i też pokazuje, że to Rada Miasta się już pochyla nad problemem, czyli przedstawia go wyżej niż tylko poszczególne osoby, które piszą do Wód Polskich, gdy już istnieje problem, albo czasami przed problemem, że proszą o to, żeby cokolwiek zrobić, bo jak przyjdzie większa woda, to może być problem. Ja tylko dodam, Szanowni Państwo, że w rozmowach z mieszkańcami każdy z mieszkańców, niezależnie od tego, w którym odcinku mieszka, mówimy o mieszkańcach, którzy zamieszkują w pobliżu rzeki Łubinki czy potoku Łubinka, proszę mi wierzyć, wszyscy ci mieszkańcy wnioskują o to, aby dokonać regulacji. Nawet w tych miejscach, które już niegdyś były regulowane, i oni również czują się zagrożeni. To nie jest tak, że mamy miejsca na potoku Łubinka, które rzeczywiście gdzieś tam w przeszłości, szczególnie po powodzi w 97 roku były regulowane. Oni cały czas, ci mieszkańcy, czują się zagrożeni. Więc myślę, że ta uchwała po prostu nie wskaże nam, gdzie należy dokonać, czy udrożnić potok, czy potoki, które tak naprawdę wyrządzają najwięcej szkód, ale wskazuje właśnie na problem, to co pani przewodnicząca powiedziała, i wskazuje na to, czy też pokazuje, że chcemy właśnie jako Rada Miasta tym problemem zająć się, i to zająć się na dobre, bo problem jest od wielu lat, niestety, no jak do tej pory, nierozwiązany. Wiemy, że zawsze przeszkodą są środki finansowe, miejmy nadzieję, że tutaj po tych wydarzeniach ostatnich uda się cokolwiek zrobić, w szczególności dla tych mieszkańców, by mogli oni poczuć się troszeczkę bezpieczniej. Czy Wody Polskie będą miały jakiś określony czas, do kiedy będą musieli przygotować taki projekt? No bo tak to rozumiem, prawda, że jest po to ta uchwała, żeby przygotować jakiś projekt, zobligować Wody Polskie do tego. Czy w tej ustawie jest określony czas, do kiedy będą musieli to ewentualnie wykonać? Tak naprawdę pokażę kolejne sprawozdanie. Przygotowanie tutaj, bo Wody Polskie muszą to sprawozdanie o swojej działalności dotyczących cieków wodnych w poszczególnych gminach przedstawiają w półroczu w pierwszym lub na początku drugiego półrocza każdego roku za poprzedni rok. Nie ma tutaj terminu takiego, który byśmy obligowali Wody Polskie, żeby po prostu do danego terminu, nie wiem, zajęli się tym problemem albo przedstawili nam swoje założenia. Ta uchwała jest bardziej w kierunku takim, że przedstawiamy ten problem już naprawdę jako problem miasta, bo jest to już projekt uchwały, która, zwróćcie Państwo uwagę, stanowi prawo miejscowe, będzie prawem miejscowym, więc jest to ważna uchwała i myślę, że tutaj należy się pochylić w tym kierunku, żeby pokazać tym mieszkańcom, którzy szczególnie są narażeni, że rozumiemy ten problem, przekazujemy ten problem i pokazujemy, że te działania są ważne i istotne i bardzo, bardzo potrzebne. Dziękujemy.